Szczęść Boże, w 17 niedzielę zwykłą, w ciągu roku. Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Te słowa zachęcają do identyfikacji z bohaterem krótkiej historii z Ewangelii. Bliskowschodnia przyjaźń była bliższa ponadczasowemu przymierzu niż dzisiejszemu jej rozumieniu. Stąd przyjaciel ma odwagę pójść w najgorszej możliwej porze do swojego przyjaciela, bo jest w potrzebie. I choćby mogło się wydawać, że dzisiejsza perykopa mówi o wytrwałości, to wpierw mówi o przyjaźni. Ta więź w relacjach międzyludzkich gwarantuje przychylność nawet w środku nocy, choć wtedy trzeba zdobyć się na bezczelność zakłócenia ciszy nocnej. Bo jak inaczej nazwać przychodzenie do kogoś, mogłoby się wydawać tylko po chleb. Jeśli człowiek miał gościa, a nie był w stanie go godnie podjąć, to spadał na niego wstyd i hańba. Jezus omawia dwa powody, dla jakich ta pomoc mogła zostać udzielona. Pierwszym jest więź łącząca dwóch ludzi, która obliguje do pomocy w potrzebie. Drugą jest bezczelność, bezwstydność dobijania się do kogoś w środku nocy, która wymagała zapewne odwagi, jak i zaufania w więzy przyjaźni. W całej tej dzisiejszej Ewangelii mamy trzy czynności i ich następstwa. Pierwszym jest wypowiedzenie prośby. Drugim jest szukanie Boga przez ludzi, którzy nie do końca są pewni Jego istoty, ale kierują się obietnicą, że On daje się znaleźć. A trzecią czynnością raczej jest pokonywanie przeszkód w dojściu do celu. W opowiadaniu tą przeszkodą są drzwi, które nie pozwalają wejść do środka. Tak jest z człowiekiem modlącym się. Wypowiada prośby, szuka i puka w zamknięte drzwi, a przez to pragnienie, które jest w człowieku, przechodzi w działanie i zostaje nagrodzone. Wiemy, że prosić o cokolwiek nie jest wcale łatwo. A uczniowie dziś proszą Jezusa, naucz nas się modlić. Co się musi wydarzyć w życiu człowieka, aby zapragnął się modlić? Czasem do modlitwy zmusza nas jakaś nagła trudność, strata, bezsilność, kryzys i wtedy spontanicznie zwracamy się do Boga, szukając ratunku i wsparcia, albo skarżymy się na to, co nas spotyka. Nic z tym złego. Takie działanie poświadcza całe Pismo Święte. Można też modlitwę potraktować jako niechciany, ale konieczny religijny obowiązek wymagany przez kościelne prawo albo zwyczaj. Można również modlić się tylko wtedy, gdy przyjdzie nam na to ochota, co w praktyce zdarza się niezwykle rzadko, bo diabeł robi wszystko, żeby nam jednak nie przyszła. Ciekawe, że to nie Jezus wyszedł z inicjatywą, by nauczyć uczniów modlitwy. Jakby czekał, aż prośba wyjdzie od nich samych. Dał im czas na dojrzewanie. Jego przykład rozpalił w nich płomień pragnienia. Zobaczmy, że zarówno w opisanej historii, jak i w apostołach pojawia się pragnienie, jakaś potrzeba. Natomiast największą przeszkodą na drodze modlitwy jest właśnie brak pragnienia. Możemy znać wiele tekstów, ale może w nas zabraknąć wewnętrznego ognia, który nas do niej poprowadzi. A może modlitwa to wielki wysiłek? Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Bo choć jest darem łaski i zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony w kierunku Boga, to właśnie zakłada pewien wysiłek. W wielu religiach to człowiek musi zainteresować sobą Boga. W chrześcijaństwie, skoro Bóg się objawił człowiekowi, to tym samym jest od zawsze nami zainteresowany i daje nam siebie. Choć jest on Bogiem potężnym, to jednak nie jest obcym, który nie chce nic o nas wiedzieć. On jest kimś, kto zwraca się do nas z zainteresowaniem, miłością i troską, w sposób charakterystyczny dla postawy Ojca wobec Jego dzieci. Modlitwa więc służy przyjęciu darów, które On nam oferuje. Jezus, ucząc modlitwy uczniów, nie mówi, jaką mają przyjąć pozycję, ani w jakim miejscu się modlić. Uczy ich wewnętrznego nastawienia. Bo modlitwa to sprawa między przyjaciółmi, między synem a ojcem, a nie między niewolnikiem i panem. Jezus zaprasza nas do praktyki modlitwy jako relacji. Podkreśla to dzisiejsza Ewangelia, w której mistrz na zakończenie mówi: jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Na modlitwie nie liczy się więc tylko to, co my robimy. Liczy się przede wszystkim to, co Bóg czyni w nas. Trudno nam w to uwierzyć, gdy chcemy zachować kontrolę nad swoim życiem. Prawdziwa modlitwa będzie więc prowadzić nas do coraz większego powierzenia swojego życia Bogu, aż po bezgraniczne powierzenie się Jemu,
nawet jeśli po ludzku może to oznaczać kłopoty. Prośmy, byśmy umieli na modlitwie tracić swoje życie, które koncentruje się na kontroli na rzecz życia, którym będziemy coraz bardziej ufać Bogu, ufać Jego prowadzeniu. Choć wcale nie musimy tego rozumieć. Modlitwa Ojcze Nasz, jeśli odmawiamy ją świadomie, leczy nas powoli z wrodzonego egoizmu. Podobną prawidłowość można zauważyć w przypowieści. W środku nocy mężczyzna nie prosi swego przyjaciela o chleb dla siebie, lecz dla gościa. Skupiony jest na potrzebie tego, kto do niego przyszedł. Czy nas to nie dziwi? Do zobaczenia z Panem Bogiem.